Dobrze, to tym razem chciałbym pomówić na temat stopy procentowej i kapitału, czyli na temat dwóch zjawisk dosyć ściśle ze sobą powiązanych. Czyli na początku krótka rekapitulacja czegoś, co się już pewnie przez. Znaczy w czasie poprzednich wykładów przewijało, czyli klasyfikacja dóbr. No, na takim najbardziej ogólnym poziomie możemy dobra podzielić na dobra wolne i na dobra ekonomiczne, gdzie te pierwsze to są dobra, w odniesieniu do których podaż przekracza popyt, czyli to są dobra dostępne w rajskiej obfitości. Powietrze w normalnych warunkach stanowi takie dobro, no a dobra ekonomiczne to są te, w odniesieniu do których popyt przekracza podaż, czyli w odniesieniu do nich stosujemy to, co nazywamy zasadą ekonomizacji. Staramy się maksymalnie wiele naszych potrzeb zaspokoić. Przy minimalnych nakładach, przy minimalnym wykorzystaniu tych dóbr, które w nieograniczonej obfitości nie występują. Kolejna klasyfikacja, już bardziej dogłębna, to jest klasyfikacja w obrębie dóbr ekonomicznych, czyli taka podklasyfikacja, gdzie mamy do czynienia z dobrami konsumpcyjnymi, czyli finalnymi, tymi, które w bezpośredni sposób zaspokajają potrzeby konsumenckie, mamy do czynienia z czynnikami produkcji które służą tworzeniu dóbr konsumpcyjnych i stąd też czerpią swoją wartość. I mamy do czynienia z pieniądzem, pewnie to zostało dzisiaj powiedziane, jako z czymś trzecim, z pewną osobną kategorią dóbr, które nie spełniają ani roli konsumenckiej, ani roli produkcyjnej, tylko pewne role innego rodzaju, rolę transakcyjną, obrachunkową. Asekuracyjną, pozwalającą zabezpieczyć się przed niepewną przyszłością, i tak dalej. No i teraz w obrębie czynników produkcji też mamy kolejny jeszcze podział. Mamy do czynienia z ziemią, pracą i kapitałem. Ziemia to jest kategoria dosyć ogólna. Intuicyjnie możemy obszar czy zakres tej kategorii sztucznie zawęzić, bo oczywiście mówimy tutaj nie tylko o, dajmy na to, gruntach ornych ale o wszelkiego rodzaju zasobach naturalnych, czyli o tych wszystkich zasobach, które rozmaite nasze potrzeby są w stanie zaspokajać, ale otrzymaliśmy je jako pewien darmowy no, podarunek. One istnieją niezależnie od naszego wysiłku fizycznego czy intelektualnego, no potem jest kategoria pracy, czyli właśnie kategoria, która uwzględnia Wszystkie przejawy ludzkiego wysiłku, zarówno fizycznego, jak i intelektualnego, no i wreszcie mamy kapitał, czyli te wszystkie dobra, które powstają z połączenia dóbr przynależących do tych dwóch poprzednich kategorii. No i to jest kategoria, pewnie można by powiedzieć, że najbardziej obfita, najbardziej rozciągliwa praktycznie w nieskończoność, bo im większa ludzka kreatywność, im większa ludzka innowacyjność, przedsiębiorczość, pomysłowość, tym większa liczba rozmaitych dóbr kapitałowych, które można wytworzyć. Jeśli byśmy chcieli dla porządku wymienić kilka przykładów dóbr kapitałowych, no to moglibyśmy wspomnieć tutaj o takich zjawiskach jak narzędzia, fabryki, pojazdy transportowe, budynki biurowe, komputery i to zarówno hardware jak i software i tak dalej, czyli wszystko to, co powstaje w skutek Powiązania, czy twórczego przekształcenia zasobów naturalnych wskutek ludzkiej pracy, czyli ludzkiego wysiłku zarówno fizycznego, jak i intelektualnego. Czyli innymi słowy, dobra kapitałowe możemy też określić mianem wtórnych czynników produkcji w odróżnieniu od ziemi i pracy, które stanowią pierwotne czynniki produkcji. Więc tak możemy zdefiniować kapitał najogólniej rzecz biorąc i Mając na uwadze to, że wszystkie procesy produkcyjne są z konieczności rozciągnięte w czasie, wręcz to się zawiera w definicji produkcji, że to jest pewien proces rozciągający się w czasie, wymagający realizacji pewnych bardziej złożonych celów, no to trzeba też w tym kontekście wspomnieć o kapitałowej strukturze produkcji. Produkcja jako właśnie proces diachroniczny jest. Podzielona na etapy. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z krótszymi czy z dłuższymi procesami produkcyjnymi, to tych etapów jest albo więcej, albo mniej. I oczywiście tutaj od razu możemy w łatwy sposób wydedukować bardzo istotną prawdę, że stosunkowo dłuższe procesy produkcyjne, te bardziej wieloetapowe, te bardziej kapitałochłonne muszą być bardziej produktywne przynajmniej na poziomie zamierzeń na poziomie antycypacji na poziomie osądów przedsiębiorczych o których Łukasz chwilę temu wspominał no bo gdyby takie nie były przynajmniej w zamierzeniu no to przecież nikt by ich nie podejmował nie byłoby sensu dodatkowej ilości czasu poświęcać który też jest rzadki czy jest dobrem to jest inna to jest już inna, inny temat bardziej filozoficzny może nawet niż ekonomiczny Natomiast no, z tego, że produkcja musi wykorzystywać jakąś kapitałową strukturę produkcji, to wynika to, że ta kapitałowa struktura produkcji również musi w sobie no, wiele etapów kolejno następujących po sobie zawierać. I tutaj widzimy, w jaki sposób działa tak zwane prawo imputacji które się pojawia już w tej kanonicznej, w tym kanonicznym dziele tradycji austriackiej jakim są zasady ekonomii według Karla Mengera. czyli jeśli mamy świadomość tego że wartość ekonomiczna wszystkich dóbr w ostatecznym rachunku bierze się z subiektywnych wartościowań konsumentów a wartość czynników produkcji Bierze się z tego, w jakim stopniu one są w stanie tworzyć te dobra finalne, zaspokajające potrzeby konsumenckie, no to jeśli do tego dodamy tą elementarną refleksję na temat czasowego wymiaru produkcji i na temat kapitałowej struktury produkcji, no to widzimy, że to prawo imputacji jest nam w stanie się też tak sekwencyjnie rozszerzać praktycznie w nieskończoność, bo możemy w obrębie takich bardziej rozbudowanych struktur produkcyjnych mówić nie tylko o Dobrach finalnych, i nie tylko o czynnikach produkcji, ale też o czynnikach produkcji wyższego i niższego rzędu, gdzie czynniki, dobra kapitałowe, czy czynniki produkcji niższego rzędu, to są te, które są stosunkowo bliższe temu finalnemu momentowi konsumpcji, a dobra kapitałowe, czy też czynniki produkcji wyższego rzędu, to są te, które są w stosunkowo większym stopniu od tego etapu konsumpcyjnego, Oddalone. I o ile wartość, kapitał, wartość dóbr kapitałowych tych najniższego rzędu, czyli tych bezpośrednio odpowiedzialnych za powstawanie dóbr konsumpcyjnych, bierze swoją wartość właśnie bezpośrednio od dóbr konsumpcyjnych, o tyle wartość dóbr kapitałowych wyższego rzędu jest imputowana od wartości dóbr kapitałowych niższego rzędu. No i żeby to zrozumieć, żeby to przeanalizować na przykładzie już konkretnym, to tutaj Mamy przedstawioną bardzo no stosunkowo prostą, ale już na tyle rozbudowaną, żeby liczyła ona, czy zawierała w sobie kilka etapów strukturę produkcji. No i mamy tutaj do czynienia z chlebem, czyli dobrem finalnym, dobrem konsumpcyjnym, z mąką, która jest dobrem kapitałowym najniższego rzędu. No i wartość mąki wynika bezpośrednio z wartości chleba. Oczywiście to też jest pewne uproszczenie, bo trzeba wziąć poprawkę na alternatywne zastosowania mąki, na przykład do wyrobu jakichś produktów cukierniczych, ale gdybyśmy chcieli założyć, że mąka jest doskonale specyficznym czynnikiem produkcji tak zwanym, czyli takim, który ma tylko jedno zastosowanie, no to wartość mąki by w pełni wynikała z wartości chleba. W dalszej kolejności wartość czynnika produkcji wyższego rzędu, czyli ziarna, wynikałaby z wartości mąki, a e, wartość e, dobra kapitałowego najwyższego rzędu albo nawet dobra naturalnego, to już zależy od tego, czy mówimy o zbożach występujących w stanie naturalnym, czy o zbożach, które jednak są w jakimś stopniu modyfikowane poprzez e, świadomą e, praktykę rolniczą. To tutaj zboże pełni, no, wartość zboża tak czy inaczej wynika z wartości ziarna. Czyli tak wygląda taka przykładowa struktura produkcji, i tak w odniesieniu do niej działa prawo imputacji, które wyjaśnia wartość wszystkich dóbr ekonomicznych, począwszy od tych najbliższych konsumpcji, a skończywszy na tych najdalszych od konsumpcji. No i teraz, jako że wspomniałem, że kapitałowa struktura produkcji może być dłuższa albo krótsza, to trzeba też tutaj wspomnieć o czymś, co w literaturze austriackiej jest nazywane funduszem utrzymania. Nie jest to może najzgrabniejsze tłumaczenie, jakie można by sobie wyobrazić w oryginale. Może nie w oryginale, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, jak to brzmi po niemiecku, ale na angielski jest to tłumaczone jako subsistence fund. Na bombawerk na przykład dużo na temat tego funduszu utrzymania w swoich dziełach pisał. No i tenże fundusz utrzymania... To są oszczędności zgromadzone po to, żeby móc wyżywić producentów, podmioty działające w tym okresie, w którym angażują się one w wytwarzanie czynników produkcji, czyli właśnie no, operowanie pewnymi bardziej rozbudowanymi strukturami produkcji. No i tutaj można się powołać na ten kanoniczny przykład, Robinsona Crusoe na bezludnej wyspie. No powiedzmy, że on żyje na tej bezludnej wyspie, ale śmierć z głodu mu nie grozi, bo w oceanie otaczającym wyspę pływają ryby. No i teraz przed Robinsonem Crusoe staczają się dwie takie zasadnicze scenariusze, dwie zasadnicze opcje do wyboru. Albo on będzie próbował te ryby łowić gołymi rękoma, czyli będzie próbował działać bez wykorzystania jakichkolwiek dóbr kapitałowych, albo stworzy pewne dobra kapitałowe, które mu y, ułatwią y, zdobywanie pożywienia i w sposób wymierny zwiększą jego wydajność w tym zakresie. Więc powiedzmy, że Robinson Crusoe je, może być zainteresowany stworzeniem sieci rybackiej, czyli dobra kapitałowego, które, jak, co wynika z definicji dóbr kapitałowych, zwiększy fizyczną produktywność jego pracy. No ale teraz co jest warunkiem niezbędnym tego, żeby on się mógł zaangażować w wytwarzanie takiej sieci? No warunkiem niezbędnym jest właśnie to, że on wcześniej zaopatrzy się w tenże wspomniany wcześniej fundusz utrzymania. No i co ten fundusz utrzymania w jego przypadku może stanowić? No, Owe ryby wspomniane wcześniej, więc on musi najpierw tymi gołymi rękoma, czyli w sposób bardzo nieefektywny, nałowić wystarczająco dużo ryb i je odłożyć na bok w ramach takiego funduszu, żeby mieć się z czego pożywiać w czasie, który poświęci on już w całości na konstruowanie sieci rybackiej. No nie ma innej możliwości. Jeśli ten tak zwany fundusz utrzymania wcześniej nie zostanie stworzony, i zmagazynowany, to on nie będzie w stanie sieci rybackiej ukończyć, no bo musiałby, załóżmy, że to jest czynność na tyle czasochłonna, że on musi się pożywiać w międzyczasie. Jeśli nie będzie miał tych ryb odłożonych na bok, to albo umrze z głodu, albo będzie musiał swoją produkcję porzucić i znowu wracać do tego oceanu i te ryby łowić. Także oszczędności są warunkiem niezbędnym inwestycji a inwestycje są warunkiem niezbędnym, czy, czy są w zasadzie tym procesem, w ramach którego e, powstają dobra kapitałowe. No a im więcej dóbr kapitałowych e, struktura produkcji wykorzystuje, tym... W tym, w tym większym stopniu przynajmniej może być produktywna, może mieć większy potencjał produktywności. To, czy ona taka jest, czy nie, to się okazuje. Tak Nawet w przypadku m, takiego prostego modelu Robinsona Crusoe to, to wynika z wiedzy technicznej Robinsona. On na przykład może być przekonany, że potrafi skonstruować sieć rybacką, a gdy przyjdzie co do czego, to się, to się okaże, że w ogóle nie ma ku temu żadnego talentu. No a w przypadku takiej bardziej złożonej, wielkoskalowej gospodarki, gdzie mamy już do czynienia z interakcjami pomiędzy poszczególnymi podmiotami działającymi, no to tam nie tylko i nawet nie przede wszystkim kwestie techniczne mogą nam nasze plany pokrzyżować, czy nasze niewystarczające przywiązanie do przebadania odpowiednich kwestii technicznych, tylko no, te kwestie już ekonomiczne, te związane z niepewnością przyszłości, te związane z, z, z zmieniającymi się gustami i smakami konsumentów, te związane z dynamiką konkurencji na rynku i tak dalej, i tak dalej. Nie sposób zrozumieć zjawiska Jakim jest ten opisany przed chwilą fundusz utrzymania i rozbudowywanie kapitałowych struktur produkcji, jeśli się nie zrozumie wcześniej fenomenu preferencji czasowej? Więc cóż to jest ta preferencja czasowa? Najprościej można preferencję czasową zdefiniować jako skłonność do zaspokajania naszych potrzeb wcześniej niż później. Preferencja w stosunku do możliwości wcześniejszego, a nie późniejszego zaspokojenia naszych potrzeb. I teraz warto się przez chwilę zastanowić, z czego to zjawisko dodatniej preferencji czasowej wynika. I w literaturze ekonomicznej, w tym również w obrębie tradycji austriackiej, na różne sposoby usiłowano naturę owej preferencji czasowej wyjaśnić. Na przykład, Bombawerk, który był pierwszym znaczącym autorem, który temu zjawisku poświęcił uwagę, próbował to zjawisko wyjaśniać na poły psychologicznie, i na poły technicznie, czy technologicznie. Czyli z jednej strony, on mówił, że dodatnia preferencja czasowa wynika z tego, że przyszłość stosunkowo nieodległą. Łatwiej sobie wyobrazić niż przyszłość bardziej odległą. A teraźniejszości w ogóle nie musimy sobie wyobrażać, bo teraźniejszość jest teraz. Czyli w związku z tym, my w, stop... w największym stopniu znamy swoje bieżące potrzeby, i dlatego zaspokojenie ich w tej chwili ma dla nas większą wartość niż zaspokojenie jakichś potrzeb odległych w czasie, które nam się w sposób mgławicowy dopiero jawią gdzieś na horyzoncie. A więc to był jeden z powodów, który on podawał. Innym powodem, Y, y, był taki, taki history, historyczny albo nawet meliorystyczny powód. Znaczy, Bombawrek zakładał, że gospodarka y, będzie się czy to gospodarka narodowa, czy to gospodarka globalna będzie się konsekwentnie rozwijała w czasie, i w związku z czym można oczekiwać, że społeczeństwo za lat 50 będzie bogatsze y, niż społeczeństwo obecnie, za 100 lat będzie jeszcze bogatsze, i tak dalej. W związku z czym im bardziej odległa przyszłość, tym bardziej obfita będzie, tym większa będzie tam obfitość dóbr. No i sprawa malejącej użyteczności krańcowej wynika, że w związku z tym e, coraz mniejsza będzie krańcowa wartość tej, 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 tej krańcowej jednostki, tej, tej wielkiej rajskiej obfitości, albo przynajmniej obfitości coraz bardziej się zbliżającej do obfitości rajskiej, więc znowu z tego wynika, że zaspokojenie naszych potrzeb dzisiaj w warunkach stosunkowo większej rzadkości e, jest e, jest cenniejsze niż zaspokojenie naszych potrzeb w przyszłości. To był drugi powód bombawerka, a trzeci powód jego był taki, że w momencie, gdy my odstępujemy od natychmiastowej konsumpcji, oszczędzamy i potem użyczamy komuś naszych oszczędności, na przykład, jeśli byśmy wracając do naszego przykładu, wyobrazili sobie, że Piętaszek oszczędza. To piętaszek tworzy ten fundusz utrzymania, a potem użycza go Robinsonowi. No to piętaszek przykłada się w ten sposób wymiernie do możliwości zaangażowania się w pewne bardziej technologicznie złożone procesy. I procent to jest pewien naddatek, który mu się za to należy. Tak? Więc tutaj preferencja czasowa miałaby wynikać z tego, że my rezygnujemy z zaspokojenia naszych potrzeb za to nasze oszczędności przekazując na poczet no, rozwijania możliwości produkcyjnych gospodarki, zwłaszcza rozumianych na poziomie technologicznym. I wszystkie te powody wydają się być do pewnego stopnia przynajmniej zdroworozsądkowe i słuszne, ale warto zwrócić uwagę, że żaden z nich nie ma w sobie mocy logicznej konieczności. Tak? E, psy, ludzie się między sobą pod względem psychologicznym różnią i e, może nawet sobie można wyobrazić takie sytuacje, w których ktoś bardziej jest predysponowany do przewidywania sytuacji stosunkowo odległych w czasie niż... E, niż ma to miejsce w przypadku przewidywania sytuacji bliższych w czasie. Taki klasyczny inwestor giełdowy wyszukujący tej ukrytej wewnętrznej wartości poszczególnych spółek to mógłby być przykład takiej osoby. On by mógł powiedzieć: "Nie mam pojęcia jaka będzie wartość tego czy innego aktywa jutro czy za miesiąc, bo nie jestem spekulantem. Ja jestem inwestorem w klasycznym tego słowa znaczeniu. Ja wiem albo przynajmniej Spodziewam się, że wiem, jaka będzie wartość tego aktywa za dwa lata, za pięć lat, za dziesięć lat i tak dalej. Więc wcale nie musi być tak, że przyszłość najbliższa w czasie jest tą najbardziej czy najłatwiej przewidywalną. Wcale nie musi być też tak, że gospodarka się w sposób jednostajny rozwija, w sposób konsekwentny, meliorystyczny może być tak, że w pewnym momencie z różnych względów dochodzi do wielkiego załamania wskutek jakiejś katastrofy naturalnej czy konfliktu światowego i tak dalej, więc to też nie jest tutaj powód jakiś logicznie konieczny czy definitywny. No i też nie musi być wcale tak, że możemy oczekiwać procentu od pożyczki tylko wtedy, kiedy ta nasza pożyczka Służy rozwijaniu potencjału produkcyjnego gospodarki. Na przykład, jeśli bank udziela komuś kredytu konsumenckiego, a nie biznesowego, no to oczywiście w żaden sposób to się nie przykłada do rozwijania potencjału produkcyjnego gospodarki. Tylko pozwalamy komuś zaspokoić swoje bieżące potrzeby konsumpcyjne, a mimo to magamy się od tej osoby procentu. Więc wszystkie te powody, bo bawerka wydają się być owszem słuszne w pewnym zakresie, ale no, nielogicznie wiążące zawsze i wszędzie, czyli to nie są powody takie prakseologiczne. Więc w tym sensie bardziej fundamentalne, bardziej zasadnicze i Ważniejsze wydają się być powody zaproponowane przez Franka Fetera, innego przedstawiciela szkoły austriackiej, amerykańskiego przedstawiciela szkoły austriackiej, które to powody były następnie zaadoptowane przez Misesa. Mises, ilekroć pisze w ludzkim działaniu, czy w innych swoich dziełach o preferencji czasowej czy stopie procentowej, tam on się powołuje na Fetera. No i Feter po prostu zauważa, a zanim Mises, że dodatnia preferencja czasowa jest logicznie koniecznym warunkiem ludzkiego działania. Zawsze i wszędzie. Dlaczego tak musi być? Najłatwiej to zrozumieć na bazie takiego argumentu a contrario. Czyli zadajmy sobie pytanie, czy jest możliwa zerowa albo ujemna preferencja czasowa. Cóż by oznaczała zerowa preferencja czasowa? To by znaczyło, że absolutnie nas nie obchodzi, czy swoje cele zaspokoimy jutro, czy za 100 lat, czy za 1000 lat, czy za milion lat. Więc jeśli ktoś tak spra stawia sprawę, to to znaczy, że on kompletnie nie, nie rozumie słów, których używa, i nie rozumie pojęć, y które się za nimi kryją. I, ich logiczna zawartość jest dla niego nieprzenikniona. Bo to znaczy, że równie dobrze on może umrzeć y i jego cele nigdy nie zostaną zaspokojone. I on twierdzi, że to mu nie robi żadnej różnicy y w porównaniu do sytuacji, w której jego cele są zaspokojone natychmiast. Tak? Czyli. Trudno nazwać kogoś, kto szczerze wyraża taki pogląd, podmiotem działającym i trudno jego zachowania nazwać działaniami. To by, musiały, to by raczej były jakieś czystolosowe ruchy Brauna. Tak? Więc w tym sensie zerowa, stopa procentowa, przepraszam, zerowa preferencja czasowa jest zjawiskiem logicznie niemożliwym, wewnętrznie sprzecznym. Tym bardziej niemożliwa jest ujemna preferencja czasowa, bo to by oznaczało, że wolimy żeby nasze potrzeby zostały zaspokojone w przyszłości, a nie w teraźniejszości. Ale co to znaczy? To znaczy, że my czekamy na jakąś mniej lub bardziej odległą przyszłość, ale w momencie, kiedy ta przyszłość staje się teraźniejszością, no to my znów musimy czekać. To wynika z definicji tej postawy, jaką żeśmy przyjęli. Bo my chcemy zaspokajać nasze potrzeby w przyszłości, a nie w teraźniejszości. A jako, że działania można podejmować tylko w teraźniejszości, nawet jeśli one są skierowane w przyszłość, no to ktoś, kto tak sprawę stawia, nigdy nie zaspokoi żadnych swoich celów. Logicznie jest to niemożliwe dla niego. Więc znowuż, dla podmiotu działającego niemożliwe jest przyjęcie ujemnej preferencji czasowej. Więc preferencja czasowa zawsze musi być dodatnia, co nie zmienia faktu, że może być ona albo y, stosunkowo wysoka, albo stosunkowo niska. Ten y, Robins, y, na przykład utracjusz, y, hulaka, ktoś kto przejada czy przepija swoją pensję, ledwo ją dostaje, to jest osoba o wysokiej preferencji czasowej. Y Małe dzieci podobno też mają wysoką preferencję czasową. Przeprowadzono takie eksperymenty, stawiano cukierka przed dzieckiem i mówiono, jak przez godzinę tego cukierka nie zjesz, powstrzymasz się, to w nagrodę dostaniesz trzy cukierki. Podobno bardzo niewiele dzieci było w stanie pójść na tego rodzaju ugodę. Większość natychmiast zjadała tego pojedynczego cukierka, i to też jest świadectwo wysokiej preferencji czasowej, czyli niezdolności do odraczania natychmiastowej gratyfikacji. I ten nasz Robinson Crusoe. Z tego przykładu, ten Robinson Cruzo, który łowi ryby gołymi rękoma, bo jest tak wygłodniały, czy tak niecierpliwy, czy tak niezdolny do podejmowania jakichkolwiek wysiłków produkcyjnych, to on też ma wysoką preferencję czasową. Natomiast ten Robinson Cruzo, który najpierw łapie odpowiednią liczbę ryb i z nich tworzy ten fundusz utrzymania, a potem pracuje na rzecz wytworzenia sieci rybackiej, która zwiększy jego przyszłą konsumpcję, to jest Robinson Crusoe o stosunkowo niskiej preferencji czasowej. Tak samo inwestor, zwłaszcza inwestor długoterminowy, to jest też osoba o stosunkowo niskiej preferencji czasowej. Więc to też jest dosyć zasadnicze rozróżnienie. I teraz, jakie są dwie najważniejsze konsekwencje zjawiska, jakim jest pozytywna preferencja czasowa. Otóż pierwsza konsekwencja to jest, to jest coś, o czym już wspominałem wcześniej, to znaczy zwiększona fizyczna produktywność bardziej okrężnych procesów produkcji. Bo po co my obniżamy tą swoją preferencję czasową? Po co rozstajemy się z perspektywą natychmiastowej gratyfikacji? No po to, żeby ją zamienić na perspektywę jeszcze większej gratyfikacji w przyszłości. Tak, rezygnuję z... Perspektywy wyłowienia dziesięciu ryb dzisiaj, żeby dajmy na to za miesiąc, przy użyciu mojej sieci rybackiej móc 100 ryb wyłowić. Więc tylko dlatego angażujemy się w bardziej okrężne, bardziej kapitałochłonne, bardziej czasochłonne procesy produkcyjne, bo liczymy na to, że zaoferują nam one zwiększoną fizyczną produktywność. No, i druga konsekwencja istnienia pozytywnej preferencji czasowej, to jest istnienie dodatniej stopy procentowej. Więc teraz powiedzmy parę słów na temat tego zjawiska, jakim jest stopa procentowa. Wydaje się, że stopę procentową można zdefiniować przynajmniej na dwa sposoby: w sposób bardziej ogólny i bardziej szczególny. Ta definicja bardziej ogólna to by była definicja następująca. Stopa procentowa to jest różnica w wartościowaniu dóbr teraźniejszych i przyszłych. I widzimy w jak naturalny sposób ta definicja wynika z wcześniej przeze mnie podanej definicji preferencji czasowej, gdzie preferencję czasową zdefiniowałem jako no, pewien logicznie konieczny element struktury ludzkiego działania, który sprawia, że zawsze wolimy nasze potrzeby zaspokoić wcześniej, a nie później. Tak, tutaj taka może dodatkowa uwaga. No właśnie, jak ktoś jest cierpliwy, to nie jest ktoś, kto ma zerową czy ujemną preferencję czasową, tylko to jest ktoś, kto ma stosunkowo niską preferencję czasową. On też chce swoje potrzeby zaspokoić jak najwcześniej, ale on pewną stosunkowo niewielką gratyfikację dzisiaj jest w stanie porzucić na rzecz stosunkowo większej gratyfikacji w przyszłości. Więc dla takiego Robinsona Cruzo, ta dodatkowa pula ryb. Którą byłby on w stanie wyłowić przy pomocy sieci rybackiej, to byłaby taka stopa procentowa in natura. Tak? Taki, to byłby taki, to by były odsetki wyrażone w kategoriach naturalnych, a nie w kategoriach monetarnych. Czyli widzimy, że ta bardziej ogólna definicja stopy procentowej stosuje się do Wszelkiego rodzaju y, scenariuszy gospodarczych, do wszelkiego rodzaju gospodarek, włącznie z tymi najbardziej prymitywnymi, czyli włącznie z barterowymi, albo nawet z takimi gospodarkami, które de facto stanowią indywidualne. Gospodarstwa domowe, czyli, czyli takie indywidualne otoczenia, takie jak to, w którym się porusza Robinson Crusoe, który w ogóle z nikim nie wchodzi w żadne transakcje, nawet te o charakterze barterowym. Ale mimo to, nawet w odniesieniu do Robinsona Crusoe, możemy powiedzieć, że e, dzięki posiadaniu dóbr kapitałowych, dzięki inicjowaniu pewnych bardziej okrężnych struktur produkcji, on otrzymuje procent w postaci zwiększonej swojej fizycznej produktywności. Więc to jest definicja szersza. Natomiast węższa definicja stopy procentowej to jest międzyczasowa cena pieniądza. Procent to jest ta cena, którą płacimy za to, że ktoś nam swoich środków użyczy. I to nie jakichkolwiek środków, tylko środków wyrażonych w jednostkach uniwersalnego środka wymiany. I teraz widzimy, że to może się wydawać takim dosyć osobliwym terminem, ta międzyczasowa cena pieniądza, ale gdybyśmy chcieli zestawić ją z takim pojęciem jak wewnątrzczasowa cena pieniądza, no to widzimy, że to drugie pojęcie znowu jest logicznie bezsensowne. W perspektywie synchronicznej, czyli w jednym konkretnym momencie czasowym nigdy nie wymieniamy pieniądza za pieniądz, no bo pieniądz nie do tego służy, tak? Pieniądz ma swoją funkcję transakcyjną i tylko jedna strona każdej transakcji to jest strona monetarna, a druga to jest strona towarowa. No właśnie w tym się zawiera ta unikatowa wartość pieniądza, że jest on w stanie jest uniwersalnym środkiem wymiany, jest w stanie pośredniczyć w, w dowolnie zróżnicowanej puli transakcji. Wszystkie dobra szczegółowe jesteśmy w stanie za pieniądz nabyć. I w związku z tym pieniądz wymieniamy tylko na dobra, czy to konsumpcyjne, czy to produkcyjne, a nie na pieniądz. Tak? Transakcja, w ramach której byśmy wymieniali 100 zł na 100 zł, byłaby transakcją znowu logicznie nonsensowną. Ona by jedynie generowała puste, puste koszty transakcyjne, natomiast absolutnie nie mielibyśmy w odniesieniu do niej do czynienia z sytuacją, gdzie dwie. E, Przeciwstawne sobie skale preferencji się stykają, i w związku z tym wszystkie uczestniczące strony, stan mniej pożądany zastępują stanem bardziej pożądanym. Bo jak gdyby identyczne dobra są wymieniane, w związku z tym nie ma sensu ich wymieniać. Więc w perspektywie synchronicznej takie transakcje monetarne kompletnie nie mają sensu. Natomiast w perspektywie diachronicznej, czyli w perspektywie czasowej, one już jak najbardziej mają sens. Jak najbardziej ma sens na przykład poświęcenie 100 złotych dzisiaj, żeby 110 złotych otrzymać za rok, czyli dokonać transakcji oprocentowanej na 10%. Więc tutaj jak najbardziej też możemy mieć do czynienia z zetknięciem się dwóch odmiennych struktur preferencji. I to, co stanowi o ich odmienności, to jest to, że mamy tutaj do czynienia właśnie z różnymi preferencjami czasowymi. Pożyczko dawca ma stosunkowo niższą preferencję czasową, a pożyczkobiorca ma stosunkowo wyższą preferencję czasową. I tutaj otwiera się tam, gdzie mamy do czynienia z różnicami w strukturach preferencji, niezależnie on, czego one konkretnie dotyczą, tam od razu otwiera się pole dla. Obopólnie korzystnych transakcji, i tą właśnie kluczową rolę spełniają rynki kredytowe, pozwalają na zawieranie obopólnie korzystnych transakcji między osobami, które się między sobą różnią pod względem swoich preferencji czasowych. No i stąd z tej drugiej definicji, tej węższej definicji, wyłania się nam też z tej węższej definicji stopy procentowej. Nam się wyłania definicja procentu jako specyficznego typu dochodu. Procent to jest ten dochód, który osiągają kapitaliści. Kapitaliści, czyli ta wyspecjalizowana grupa uczestników w rynku, których najważniejszą cechą definiującą jest właśnie stosunkowo niska preferencja czasowa. Kapitaliści to są nie ci, którzy przejadają zdobyte przez siebie środki, tylko je oszczędzają. To po pierwsze. A po drugie. Swoich oszczędności użyczają tym, którzy na chwilę obecną pragną jakoś te środki wykorzystać, czy to w celach konsumpcyjnych, czy to w celach produkcyjnych. Czyli procent to jest nagroda, którą otrzymują kapitaliści w zamian za dostarczenie innym środków na zakup czynników produkcji. Przy czym to jest taka uwaga na marginesie, ale e, warto ją wziąć pod uwagę. E, warto ją e, dobrze przemyśleć. E, taki czysty kapitalista e, w naturze nie występuje. Tutaj wracamy do tego, co mówiłem wczoraj o modelu gospodarki jednostajnie funkcjonującej, gdzie nie ma niepewności przyszłości. W takim modelu możemy sobie wyodrębnić tak zwanego czystego kapitalistę, czyli osobę, która niemal automatyczny dochód w postaci procentu dla siebie generuje, tylko i wyłącznie z tego względu, że e, trzyma się tej swojej e, niskiej preferencji czasowej, trzyma się tego e, nastawienia osoby zapobiegliwej i myślącej w kategoriach długofalowych. I po prostu użycza tych oszczędności i pasywny dochód pewny czerpie. Natomiast oczywiście w realnej gospodarce, w realnym świecie taki czysty kapitalista nie funkcjonuje, bo świat realny, czyli świat podmiotów działających, a nie robotów, to jest świat niepewnej przyszłości. I w związku z tym kapitalista, który swoich środków użyczy, na przykład jakiemuś aspirującemu przedsiębiorcy, nigdy nie może być pewien tego, że mu te środki zostaną zwrócone jeszcze z nawiązką w postaci procentu, bo Zawsze istnieje taka możliwość, że ten przedsiębiorca yy, okaże się, że oczekiwania były lepsze niż rzeczywistość, że jego biznesplan spala na panewce, on sam bankrutuje, no i kapitalista traci wtedy swoje oszczędności. Czyli widzimy, że pewnie Łukasz wiele mówił właśnie o przedsiębiorcach, jako o właścicielach firm w ramach poprzedniego swojego wykładu. Widzimy, że w realnej gospodarce każdy kapitalista, przynajmniej w minimalnym stopniu, musi być przedsiębiorcą, czyli właśnie musi być zdolny do tego, żeby dokonywać precyzyjnych, słusznych osądów na temat niepewnej przyszłości. Musi jakoś umieć tą zasłonę niepewności przenikać. Przy czym, oczywiście, tutaj się otwiera całe duże spektrum rozpiętości takich kompetencyjnych, bo ktoś, kto trzyma pieniądze na lokacie bankowej albo inwestuje w fundusze typu ETF, to. Kwestie osądu przedsiębiorczego stosunkowo niewielką rolę tutaj muszą grać. Ktoś taki uważa, że nie, on nie umie zidentyfikować pojedynczego jakiegoś dobrze rokującego biznesu, tylko właśnie liczy na nie na zysk bez ryzyka, bo nie ma czegoś takiego jak zysk bez ryzyka, ale liczy na niewielki zysk, który w związku z tym jest obciążony niewielkim marginesem ryzyka. Więc ktoś taki byłby bliski temu czystemu typowi kapitalisty i ten dochód, który by on otrzymywał, byłby czymś w rodzaju czystego procentu, czyli tego dochodu, który wynika wyłącznie z, z preferencji czasowej, natomiast ten naddatek związany z umiejętnością przewidywania niepewnej przyszłości byłby dosyć niewielki. Natomiast kapitalista, który działa na rynku venture capital, zwłaszcza jeśli finansuje jakieś startupy o charakterze biotechnologicznym, czyli wysoce spekulatywnym, no to tam ta nie tylko rola kapitalisty, ale też rola przedsiębiorcy, tego, który musi umieć przewidywać niepewną przyszłość, staje się dużo bardziej prominentna. Więc warto o tym pamiętać, że te dwie role, te dwa typy funkcjonalne, jak kapitalista i przedsiębiorca, zawsze są w jakimś stopniu ze sobą powiązane w realnej gospodarce. Zresztą przedsiębiorca tak samo zawsze w jakiejś mierze jest kapitalistą, no bo przecież tą kapitałową strukturę produkcji tworzy. No i ma świadomość tego, że czasem mija wiele lat, zanim jego biznes zacznie prosperować, czyli też jego preferencja czasowa z definicji jest stosunkowo niska. W przeciwieństwie na przykład do pracownika najemnego, który się swoich płac domaga regularnie, w odstępach miesięcznych na przykład. Teraz, może jeszcze parę słów na temat cech dóbr kapitałowych. I tutaj bym się chciał powołać na kanoniczne w tym kontekście dzieło jednego ze stosunkowo mniej znanych przedstawicieli szkoły austriackiej, Ludwiga Lachmana, który no, napisał między innymi bardzo istotne dzieło na temat teorii kapitału zatytułowane Capital and its Structure. Wydaje mi się, że do dzisiaj nie ma tłumaczenia na polski. No i tam on właśnie wyszczególnia cechy dóbr kapitałowych, akcentując zwłaszcza to, jak e, e, austriacka teoria kapitału różni się od tej głównonurtowej teorii kapitału. No, w głównonurtowej teorii kapitału kapitał stanowi taki homogeniczny blob. To się nadaje doskonale do równania. Można zapisać kapitał w postaci litery C i traktować po prostu jako jedną zmienną w równaniu. Natomiast podejście szkoły austriackiej jest inne i tutaj bardzo, zasad... bardzo istotne jest podkreślanie tego, że dobra kapitałowe są wysoce heterogeniczne, czyli różnorodne. Już same dobra naturalne są przecież bardzo różnorodne, bo mamy i różne surowce mineralne, i drewno, i wszelkiego rodzaju rośliny, zwierzęta, które są w stanie pełnić rolę, czy to konsumpcyjną, czy to gospodarską itd. itd. A jeśli do tego dodamy to, jak dodatkowo praca ludzka, i fizyczna, i intelektualna jest w stanie te dobra dodatkowo jeszcze heterogenizować, no to zdamy sobie sprawę, że tutaj e, ta różnorodność jest nam w stanie pęcznieć e, wręcz w sposób bezgraniczny. Więc Austriacy podkreślają, że dobra kapitałowe są heterogeniczne, czyli różnorodne. Z tego z kolei wynika, że są wielofunkcyjne. No bo jak różnią się między sobą, no to są w stanie różne też funkcje spełniać. Co więcej, jedno konkretne dobro kapitałowe też w stanie jest rozmaite funkcje spełniać. No ja wspomniałem na przykład o komputerze jako o. Sztandarowym przykładzie dobra kapitałowego, i oczywiście mnóstwo najrozmaitszych funkcji jesteśmy tutaj w stanie przywołać, czy to pisanie dokumentu, czy to odtwarzanie prezentacji, czy to tworzenie grafiki, czy, czy projektu architektonicznego, czy surfowanie po internecie itd, i tak dalej. Więc wielofunkcyjność jest drugą zasadniczą cechą kapitału, a trzecią jego zasadniczą cechą jest komplementarność. Bo jeśli dobra kapitałowe są wielofunkcyjne, no to teraz y, kolejne pytanie, które się tutaj naturalnie rodzi, brzmi, y, od czego zależy, jaką konkretną funkcję ono będzie spełniać. Ano od tego to zależy, z jakim komplementarnym, czyli takim towarzyszącym, współistniejącym dobrem kapitałowym się y, to pierwsze dobro powiąże. Czyli weźmy na przykład stal. Jest to dobro kapitałowe, bo w naturze stal nie występuje, to jest stop sztuczny, i ale jest ono w stanie spełniać całą bogatą gamę zastosowań. Więc stal, na przykład, jeśli przetwarzać ją przy użyciu specyficznych, specjalistycznych narzędzi, czyli właśnie komplementarnego dobra kapitałowego, to jest w stanie nam dać efekt finalny w postaci dajmy na to karoserii samochodowej. Jeśli przetwarzamy stal przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi, to jest na przykład nam jest, możemy dzięki niej wytwarzać materiały budowlane. Przy użyciu jeszcze innych specjalistycznych narzędzi, na przykład instalacje elektryczne. Czyli widzimy tutaj, jak ta komplementarność się jak komplementarność, nomen omen, uzupełnia wielofunkcyjność, bo od tego, jaką właśnie tą komplementarną strukturę kapitałową stworzymy, to determinuje, jaką konkretną funkcję spośród wielu funkcji, mogących być przez nie spełniane, spełnia jakieś konkretne dobro kapitałowe. I warto tutaj też wspomnieć o tym, że to właśnie system cenowy i rachunek ekonomiczny, o którym pewnie Mateusz wspominał dzisiaj rano. Między innymi pełni niesłychanie ważną rolę w zakresie rozwiązywania problemu niewspółmierności wartości tych wszystkich dóbr kapitałowych i różnych planów produkcyjnych, bo widzimy jako przedsiębiorcy, a nawet nie tylko jako przedsiębiorcy, jako konsumenci też. W momencie, gdy mamy do czynienia z, z możliwością tworzenia takich rozbudowanych, wieloetapowych, kapitałowych struktur produkcji, no to mamy do czynienia z praktycznie nieograniczoną liczbą opcji do wyboru. Załóżmy, że jesteśmy, no chcemy dom wybudować sobie. No to jak wiele rozmaitych czynników musimy wziąć pod uwagę? lokalizację na przykład, czy chcemy ten dom ulokować bliżej centrum, czy dalej od centrum, czy bliżej supermarketu, czy bliżej parku, czy bliżej basenu, czy bliżej siłowni, czy wolimy wysokiej jakości apartament w bloku, czy średniej jakości szeregówkę albo marnej jakości dom wolnostojący. I jak rozplanujemy ten dom, jeśli chodzi o jego konfigurację wewnętrzną, jakie materiały wykończeniowe wykorzystamy i tak dalej i tak dalej, czyli praktycznie Nieskończona liczba czynników tutaj musi być wzięta pod uwagę. A to jest wyłącznie decyzja konsumencka. A o ile bardziej złożone decyzje musi na bieżąco podejmować przedsiębiorca, który zawiaduje firmą, czyli właśnie taką wielką złożoną kapitałową strukturą produkcji wraz ze stosowną oprawą prawnoregulacyjną. Więc. Gdyby nie pieniądz i gdyby nie rachunek ekonomiczny, to absolutnie nie bylibyśmy w stanie nawet jako konsumenci porównywać różnych ofert, no, na przykład związanych z, z usługami firm budowlanych a tym bardziej przedsiębiorcy nie mogliby dokonywać rozmaitych decyzji na temat tego, co produkować, w jakiej ilości, gdzie ulokować produkcję, w jakim stopniu korzystać z usług zewnętrznych podwykonawców itd. A dzięki temu, że mamy do czynienia z systemem cenowym i z możliwością dokonywania rachunku ekonomicznego, to jesteśmy w stanie w tej chmarze potencjalnych planów produkcyjnych się orientować, bo wszystkie te plany produkcyjne i wszystkie uczestniczące w nich dobra kapitałowe jesteśmy w stanie sprowadzić do wspólnego mianownika. System cenowy to jest taka jednorodna skala wartości wymiany oparta na liczebnikach głównych, nieporządkowych, czyli nie wolę to niż tamto, tylko to jest atrakcyjniejsze o powiedzmy 3,6. Raza bardziej niż jakaś inna opcja. Tak? Bo, bo już tutaj używamy kategorii czy narzędzi ściśle ilościowych do, do decydowania, który wybór jest najbardziej opłacalny z punktu widzenia ogółu uczestników rynku i ich antycypacji przyszłych zysków z realizacji tego bądź innego planu. I. No, myślę, że to już jest ostatnia kwestia, o jakiej mogę tutaj wspomnieć. Warto. Przed chwilą mówiłem o wielofunkcyjności dóbr kapitałowych, ale czasem jednak mamy do czynienia z sytuacją przeciwną. Istnieją też takie dobra kapitałowe, które można nazwać dobrami specyficznymi, i to są takie dobra, które. Możemy wykorzystać tylko w jakimś konkretnym procesie produkcyjnym, i które dodatkowo nie mają w obrębie tego procesu produkcyjnego żadnych substytutów. Więc wyobraźmy sobie taki przykład, że produkuję wskaźniki laserowe, i żeby je produkować, to potrzebuję rubinów, bo te wskaźniki zawierają w sobie pręciki rubinowe. I powiedzmy, że ja produkuję te wskaźniki. Ale żeby zdobyć te rubiny, no to muszę współpracować z właścicielem pobliskiej kopalni rubinów. I powiedzmy, że to jest jedyna kopalnia rubinów w okolicy. Wszystkie pozostałe są oddalone na tyle, że współpraca z nimi by się z kolei wiązała z nadmiernymi rujnującymi kosztami transakcyjnymi. I teraz warto wspomnieć to też trochę w nawiązaniu do poprzedniego tematu, czyli do teorii Firmy. Warto wspomnieć, że specyficzność aktywów kapitałowych czasem jest w stanie doprowadzić do wzmożonej niepewności. To znaczy ja jako przedsiębiorca produkujący wskaźniki laserowe wiem, że nie jestem w stanie rozpisać tak zwanych kompletnych kontraktów z moim biznespartnerem, właścicielem kopalni. To znaczy nie jestem w stanie rozpisać takich kontraktów, które będą uwzględniały wszystkie możliwe przyszłe scenariusze. Bo przyszłość jest niepewna, tak? Zawsze mogą się pojawić jakieś sytuacje awaryjne, które będą wymagały zoptymalizowania czy zaktualizowania tych umów. I teraz ten mój biznes partner może to wykorzystać, żeby mi podłożyć nogę, brzydko mówiąc. Może na przykład powiedzieć, że no jakieś tam zewnętrzne warunki się zmieniły, które on musi brać pod uwagę. I może w pewnym momencie zażądać za te rubiny dwa razy więcej niż żądał do tej pory, może dwukrotnie podnieść ich cenę. I teraz, jeśli te rubiny to jest aktywo specyficzne, czyli takie, którego ja nie jestem w stanie na nic innego zamienić, nie ma żadnych substytutów mi dostępnych, to no to ja w tym momencie jestem w kropce i muszę się dać, albo jeśli chcę kontynuować swoją działalność biznesową, to muszę mu ulec i muszę dać mu się wyzyskiwać. Więc jak sobie poradzić z tym problemem? Ano, jednym takim sztandarowym rozwiązaniem problemu specyficzności aktywów jest tak zwana wertykalna integracja. I cóż to jest ta wertykalna integracja? To jest nic innego jak łączenie czy włączanie jak największej liczby etapów danej struktury produkcji w obręb jednej firmy. Czyli sprawianie, że cała struktura produkcji albo możliwie wiele etapów struktury produkcji jest włączanych w obrąb no, jednej struktury organizacyjnej i jednej struktury własnościowej. Czyli mnie jako przedsiębiorcy zajmującemu się produkcją wskaźników laserowych opłacałoby się wykupić tą kopalnię i włączyć ją do swojej puli aktywów, no bo wtedy ten wymiar niepewności przyszłości związany ze specyficznością aktywów i ich dostępnością by znikał. I w ten sposób no, moja sytuacja, moje możliwości planowania, moje możliwości kontrolowania przyszłych kosztów by znacznie wzrosły. Czyli widzimy tutaj, że sprawne, roztropne zarządzanie naszą kontrolą nad stosownymi kapitałowymi strukturami produkcji wymaga... No, wymaga też pewnej pomysłowości czy pewnej przezorności na poziomie, na poziomie zarządzania strukturą własnościową albo na poziomie wchodzenia w relacje wyłącznie z tymi biznespartnerami, którzy są odpowiednio zaufani. Tak? Pojawia się tutaj konieczność radzenia sobie z ewentualną pokusą nadużycia po stronie innych uczestników rynku. Więc widzimy, że konkretne cechy dóbr kapitałowych. Wymagać mogą konkretnych rozwiązań przedsiębiorczych, czy też ściślej rzecz biorąc konkretnych rozwiązań strukturalnych bądź restrukturyzacyjnych, jeśli chodzi o kształt firm, którymi zarządzamy. No i wydaje mi się, że mam czas tylko na tyle kwestii, ile już poruszyłem, także dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do zadania.